Cześć, Blady. Cześć. Co u Ciebie słychać? Wiesz co, coraz lepiej. Byłyśmy wczoraj u Ciebie na skocie i jesteśmy w szoku, jakie tam panują warunki. Jak tam sobie radzisz? Wiesz co, jest ciężko. Z tego powodu, no bo dachu nie ma, zimno jak cholera. Mhm. I wiesz, no... Są cieplejsze dni, jest lepiej. Mhm. Ale jak jest chłodno, no to nie da się wytrzymać. Ktoś oprócz Ciebie tam jeszcze mieszka? Tak, jest jeszcze w tym momencie koleżanka. Koleżanka, tak. Bo Wasz adres został umieszczony w internecie i podejrzewam, że po tej akcji macie tam tłumy ludzi, tak? No, przychodzą. Czyli cały czas jest wieczna impreza, tak? No, może nie wieczna impreza, ale czasem tak bywa, że ostatnio jakiś gościu przyszedł, żeby się tylko przywitać. Rozumiem, to macie tam wesoło, prawda? No, jest wesoło. Nie wiem, nie przeszkadzają Ci obecne warunki, w jakich mieszkasz? Wiesz co, przeszkadzają. Tak? No. Planujesz jakąś zmianę? Tak, planuję. Małymi stopniami, ale powolutku. Jeżeli na przykład byśmy Ci chciały jakoś pomóc, nie wiem, wyrażasz taką chęć? No pewnie, że tak. Tak? Dobrze, no to o tym porozmawiamy później. Powiedz mi jeszcze... Masz jakieś inne miejsca, w których mieszkasz? Tak, jeszcze jest pod mostem, wiesz? Rozumiem, to tam to już w ogóle chyba wieje. No tam wieje, ale na łeb nie pada. Na łeb nie pada, chociaż to lepiej, nie? Bo tam jest dach dziurawy. Powiedz mi, bo to jest taka dla nas nowość jakby. Jak wy, nie wiem, zdobywacie pożywienie? Wiesz co, ja chodzę na wędkę. Aha. Polega to na tym, że proszę ludzi o pieniądze i o jedzenie. Mhm. I dają Ci chętnie? Czy... Wiesz co, dużo osób mi daje. Tak. Bo jestem trzeźwy, wiesz, nie pijany, tylko mhm. jestem trzeźwy w tym momencie, to inaczej ludzie patrzą na to, tak? Rozumiem. Chodzi Ci też na jakieś misje, na obiady? Wiesz co, na miodową i na w tym momencie do sióstr. Rozumiem. Jeszcze mam takie pytanie, nie wiem, czy mógłbyś na przykład nam w kolejnych odcinkach pokazać, gdzie śpisz pod mostem, tak, zobaczyć, nie wiem, taki jeden dzień właśnie... Pewnie, że tak. Dziewczyny, dla was naprawdę dużo. Super, no bo mi się wydaje, że ludzi to ciekawi, tak, no bo to jest tak jakby inne życie, tak, my jak byliśmy na tym skłodzie, to też po prostu to było coś nowego, tak, taki dreszczyk emocji aż, prawda? No, akurat... No, tam jest, same żeście widziały, to jest jak po bombie atomowej. Jak po bombie atomowej, tak. I jeszcze tutaj na pierwszym piętrze ten hak do wieszania ludzi. No. Tak? Dobrze, no to mówmy się tak, że po prostu ty nas uprowadzisz, tak, pokażesz pod mostem jak śpisz, pokażesz taki dzień, jak zarabiasz, tak. I no chyba tyle, tak. Dobra, nie ma żadnego problemu. A czy wyrażasz zgodę, żeby... Tak, wyrażam. Tak, wyrażam zgodę. Okej, to dziękujemy. To ja dziękuję. Cześć. Cześć.